Polska się modernizuje na kolei. I to jest najważniejsza rzecz. Ta umowa zapewniła nam, że Torpol zbuduje ważny fragment odcinka projektu większego Rail Baltica, który zmodernizuje nam szyny, zbuduje nam lepsze dworce i poprawi nam bezpieczeństwo i ochronę środowiska. I to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz i jesteśmy dumni z tego, że jako Bank Gospodarstwa Krajowego możemy w tym uczestniczyć. Ta umowa jest w ramach programu? Inwestycje polskie, czyli szeroko zakrojonego programu wspierania polskiej gospodarki w projektach infrastrukturalnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i wszelkich innych, które przyczyniają się do wzrostu PKB. Kwota 160 milionów złotych, gwarancja dobrego wykonania, 40 milionów złotych kredyt obrotowy w podziale na dwa banki, czyli NAS i BZWBK, jako banki występujące w konsorcjum tego projektu. Postrzegamy Torpol jako solidną i dobrą firmę. Torpol już zrealizował szereg inwestycji na kolei w Polsce, więc dla nas jest to też rękojmia dobrej jakości. Jest to projekt, w którym zamawiający, czyli PKP PLK, współfinansuje tą inwestycję ze środków unijnych, więc wszelkie te elementy złożyły się na to, że podjęliśmy pozytywną decyzję. Chciałem jeszcze dodać, że w tej transakcji, jak w każdych innych, nasz bank patrzy oczywiście na aspekt ekonomiczny i na sensowność całej inwestycji, którą też oceniliśmy dobrze. Mamy wiele już rozpoczętych i zaawansowanych rozmów z różnymi podmiotami, które infrastrukturę polską chcą modernizować, więc zapewne Państwo jeszcze usłyszą o nowych inwestycjach w tym zakresie. Jeszcze w tym roku? Czy... Myślę, że jeszcze częściowo w tym roku, ale większość chcielibyśmy już realizować w przyszłym roku, dlatego że chciałbym zachować dynamikę naszego banku jako banku rozwojowego również w 2014 i kolejnych latach.